źle, że to jest w ogóle świetna okazja, żeby spotykać Boga, jak się człowiek zawiedzie sam sobą. Bo jak się człowiek zawiedzie sam sobą, to już jest w takiej sytuacji, że w ogóle beznadziejnie, już nic nie ma. Jestem po prostu naprawdę beznadziejny. No i wtedy jest w ogóle spontaniczna modlitwa. Boże, ratuj, Boże, zmiłuj się, Boże, pomóż, Boże. Natomiast rzadko nam się zdarza, żebyśmy powiedzieli: Panie Boże, niech Cię ta moja beznadzieja uwielbia. I wydaje mi się, że to jest coś nowego. Podpowiadam tym, którzy słuchają tego, co tutaj mówię, podpowiadam. Spróbuj, kiedy czujesz się taki zupełnie beznadziejny i zupełnie do niczego i niepotrzebny, albo że właśnie zawaliłeś coś, powiedzieć: Panie Boże, niech Cię wielbi moja beznadzieja. Niech Cię wielbi to, że mi nie wyszło. Dlaczego wielbić Pana Boga mogą tylko nasze sukcesy, a nasze klęski to nie mogą? Mogą, bo w nich objawia się Jego miłosierdzie i bardzo często w nich objawia się Jego nieprawdopodobna, cudotwórcza moc, która z tych naszych różnych klęsk i beznadziei potrafi wyprowadzić coś dobrego. Nie zawsze od razu to widzimy, ale potem jak się obejrzymy do tyłu, mówimy sobie: a jednak Pan Bóg tam był.